Królestwo za kawę, powiedziałbym. No, ale dzieci już w szkole. Ja jadę dostarczać tajne pakunki i załatwiać inne sprawunki dzieciom do szkoły. No i Borsuk niestety nie wychodzi. Była szansa, że mógł wyjść, ale nic się nie pogarsza z jej stanem. Ale też jakoś specjalnie się nie polepszyło, więc jeszcze zostaje, niestety. A mogła już leżeć w domu. No nic, life goes on. Wczorajsza nieprzespana noc daje sobie znać. Generalnie cały dzień zasypiamy siedząco. Ale zdążyliśmy wszędzie na czas. Korzystając z tego, że nie ma pogody, nie było na koniec lata, a jest dzisiaj jako tako, to wyszliśmy chociaż na pół godziny na plac zabaw. A potem znowu do roboty. Subskrybujcie na kanale taty. A dlaczego mają subskrybować na kanale taty? Bo tata jest najlepszym youtuberem na świecie. O matko bosko. I subskrybujcie. No to chyba nie macie wyjścia, Luszek was prosi. Subskrybuj. Moje dziecko dziś dostało tak zwany darmowy podręcznik w szkole. Oczywiście chciałbym wam wszystkim podziękować za to, że zrzuciliście się w swoich podatkach. Zresztą ja sam dołożyłem cegiełkę. Nie wąską. Ale powiem szczerze, że dziwi mnie trochę ten podręcznik. Dziwi. Tak. Spodziewałem się, że tam na pierwszej stronie będzie, że Bolek to zdrajca. Że tam chrzanić lewaków i coś tam, bo to tak wiadomo, nie? Że jak jest sekcja, że pamiątki z wakacji, to tylko z Polski, nie? Gdzie tam za granicę ktoś tam miałby jechać? Chociaż wzmianki o innych narodowościach są, także no, ale nie żeby tam w kontekście, że na wakacje gdzieś za granicę jechać, przecież to wiadomo, że nie wolno, nie? Wszędzie tylko Araby. I to nie te z Janowa Podlaskiego. Niestety. No. Mam taki dylemat tylko teraz. Strasznie mam ochotę wybić kawę. Jest godzina 20. Do samego smaku kawy. Po prostu chce mi się kawy. Nie bójcie się. Dzisiaj nie będę nagrywał i puszczał w zwolnionym tempie, jak robię kawę. No. Tylko mam taki ten, czy znowu spać nie pójdę. Już ta kawa tak nie działa, nie? Po takim czasie picia kawy to już takiego efektu nie ma. A chyba wypiję. W końcu, hej! Po co spać, nie? Kiedyś tam się wyśpię. No więc. To już praktycznie tydzień, jak zostałem
samotnie wychowującą dzieci matką. I niektórzy piszą w komentarzach, że jestem dzielny, czy coś tam. Ale co ja bym chciał zaznaczyć, może za kilka lat sobie dzieci to obejrzycie, to drodzy widzowie, moje dzieci, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak grzecznie, jak cudownie pomagają w tym okresie, jak są grzeczne, jak są zdyscyplinowane. Oczywiście bywają niesforne, zrobią coś tam nie tak, ale cały ten okres nie byłby, nie przebiegałby tak, że tak powiem, łagodnie. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, gdyby nie to, że dzieci dają tyle z siebie, że nie marudzą przy kładzeniu się spać, że nawet nie muszę czekać, aż zasną do końca, tylko czytam bajkę, mówię dobranoc, proszę, żeby zasnęły same i zasypiają same. Nie marudzą, jak każe się ubierać, nie marudzą, jak każe mieć zęby. No po prostu nawet ja jestem pod dużym wrażeniem tego, jak wkładają swoje małe serduszka w to, żeby wszystko, żeby ten mir domowy został zachowany. I tego chyba wszystkim rodzicom na świecie życzę. Żeby było... Żebyście mieli z czego być dumni. O! Także tego. Kliknij któryś z tych...